Witajcie kochani w kolejnym filmie. To jest film dla mnie bardzo mocno nietypowy i bardzo stresujący. Ponieważ pierwszy raz będę robiła sobie sama manikur hybrydowy. Nigdy tego nie robiłam. Przed chwilą sobie obczyściłam skórki. Wycięłam je oczywiście na prawej ręce, czyli robiąc to lewą, pocięłam się. Ale jakoś nawet nie tragicznie. Niestety ten efekt nie jest taki jak w salonie kosmetycznym, no ale cóż, no nie mam innego wyjścia. I słuchajcie, jak widzicie, zaopatrzyłam się we wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby zrobić prawidłowo manikur hybrydowy. Z tym, że nie robię tego tradycyjnego, czyli przy użyciu bazy, topów, utwardzaczy, nie wiem co tam się jeszcze używa, bo nigdy tego nie robiłam. Tylko przy pomocy specjalnych markerów i są to markery One Step i generalnie jest to nowość od Seminaka. I jak tylko się dowiedziałam, że one są, tak je kupiłam, ponieważ tutaj używacie tylko odtłuszczacza, markeru i jakieś oliwki. I tak naprawdę to są rzeczy, które są potrzebne do wykonania tego manikuru, więc stwierdziłam, że no tyle, to może mi się jeszcze uda zrobić i jakoś strasznie nie zepsuć tych paznokci. Najbardziej chyba jednak się boję ściągania, ale może akurat się uda nie uszkodzić tych płytek i jakoś to wszystko będzie miało ręce i nogi. Generalnie, czy dobrze będzie widzieć? Dobrze będzie widzieć. Mam cztery markery. Są to cztery markery w czterech kolorach, od jasnego różu po czerwony. I mam tak, Nude Beige w kolorze 220. 240, czyli Peach Beige, 810 Baby Blue oraz 530 Scarlet. Skusiłam się po te produkty. One kosztują 40, niecałe 40 zł, 39,90, o ile się nie mylę. Ja je kupiłam w promocji z lampą, dzięki czemu miałam 30% zniżki. Jest to taka zwykła lampa 36W. No i generalnie mamy też polerki, mamy jakieś waciki bezpyłowe, patyczki, odtłuszczacz. Kupiłam sobie dwie oliwki, jedną z jakimiś płatkami czegoś tutaj, taką fioletową, ona jest z ekstraktem z wiśni, tak. A ta jest, nie wiem jaka, po prostu oliwka do skórek. Love. Się nazywa tak, że będę używać tej, potem do wygładzenia, ale to jeszcze daleka droga. Mam taką mikropolerkę, mam też blok polerski, mamy patyczki, mam jeszcze już jeden wyjęty. I to co najważniejsze, słuchajcie, mamy instrukcję obsługi, czyli co robić krok po kroku. Mówię wam, to będzie kawał po prostu ubaw taki, że hej. Ja zdecydowałam się dzisiaj na lakier w kolorze 240, czyli ten ciemniejszy róż Peach Beige. Ten na razie odkładam. I zapraszam was po prostu na zabawę ze mną. No. Zobaczycie, jak kompletny laik, który w życiu nie robił sobie paznokci tutaj hybrydowych, robi je za pomocą tych markerów. Mam nadzieję, że to nie będzie takie złe. No mówię, bardziej się boję ściągania, że sobie wtedy uszkodzę płytkę, aniżeli malowania. No, zobaczymy, więc życzę wam dobrej zabawy. Przestawiłam lampę, ale zapomniałam sobie włączyć swoje lampy. Widzicie, robię sobie manikur bez lampy. To jest dopiero hit. Ale co, można i tak. Dobra, lampa stoi, instrukcja jest. Ja sobie związuję włosy. Ale mam cykorę. Normalnie nawet nie wiecie. Spinam włosy. Tego chyba nie widzicie. Aż mi się gorąco zrobiło. Dobra, lakier naszykowany, polerka jest, odtłuszczacz, waciki, dobra, to mamy. Krok pierwszy, aż się boję. Dobra, przygotuj płytkę, czyli nadaj płytce kształt, a następnie delikatnie zmatuj bloczkiem polerskim. Dobra, zrobimy tym, przecież to jest chyba to samo nawet, 180, tak jest. No dobra, lecimy.
To omatowienie ma nam wygładzić płytkę i pomóc też, że potem lepiej się będzie trzymał lakier. Ja tu widzę, że mam jeszcze jakieś pozostałości po starym lakierze. Nie chcę też uszkodzić, wiecie, tej płytki właściwej, więc ja już chyba skończę to wygładzanie. Dobra, lecę szybko zresztą paznokci i potem przejdziemy do następnego kroku, bo bez sensu, żeście patrzyli, jak ja sobie wygładzam płytkę. Dobra. Mamy gotowe, ja sobie przetrę tutaj, żeby ten płynnik nie latał. Bierzemy odtłuszczacz i troszkę na wacik i przecieramy paznokcie. Uff, śmierć. Dokładnie, żeby tutaj nam nic, żadne pyłki nie zostały. Pamiętajcie, żeby jak już odtłuścicie... O, coś czuję, że tak gdzieś się skaleczyłam, tam mnie będzie szczypać. Pamiętajcie, że jak już się odtłuścicie, to nie dotykajcie płytki. Dobra, to będę odkładać. Jeden mam, znaczy mamy już odtłuszczone paznokcie. Na razie ja to zakręcę. W ogóle ja sobie przykręcę ogrzewanie, bo mi tu grzeje. Bo siedzę przy grzejniku, a dzisiaj jest strasznie zimno. To na razie zabiorę. Odtłuszczasz sobie przestawię. Słuchajcie. Przechodzimy do... To nam już nie będzie potrzebne. Przechodzimy do następnego kroku. A wiecie, co jest następnym krokiem? Ja wam powiem. Następnym krokiem jest malowanie, słuchajcie. Muszę tu przetrzeć, już dotknąłem palcem oczywiście. Chciałam sobie przetrzeć ten pyłek i sobie przetarłam. Bo mi się ten bacik w ogóle przedarł. Szybko na drugą stronę. Zabrać. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają te waciki, w jakim opakowaniu są, co dokładnie dostałam z Semilaka, co dostałam, co sobie zamówiłam, a nie dostałam, to odsyłam was do poprzedniego vloga. Teraz tak, słuchajcie. Mamy lampę. Nie wiem, po co nam się włącza. Ustawiono na 30 sekund. No i przechodzimy do malowania. Dobra, to muszę jakoś otworzyć. Ja już, tak jak wam mówiłam, jak otwieram się na pakowanie, to sobie połamałam kciuk, więc jestem już przezorna, jeżeli chodzi o malowanie się. Znaczy się, z nokci. Mamy. I co tu jest? Zaaplikuj lakier, a nie, to jeszcze nie. Zdejmij nasadkę. Ej, tu jest lakier. Miał być czysty, musiał wypłynąć. I delikatnie należy przekręcać do pokazania się lakieru, tylko to jest też informacja. W ogóle nie wiem, czy widzicie, to jest taki pędzelek twardy. Nie wiem, jak będzie zasięg. Jest informacja, że należy przekręcić i na spokojnie to robić, bo lakier się może pojawić z opóźnieniem. Kręcę, kręcę i nic tu nie leci. No, w końcu. Pojawił się lakier, no więc malujemy. I to jak dużo, jakiś bąbelek mi się
utworzył. No dobra. Powiem wam, że pędzelek jest twardy, dzięki czemu dobrze dojeżdża do skórek. No, okej. Okay. Teraz muszę wyrównać jakoś tutaj ten kant, tylko mam tak krótki ten paznokieć, żeby ciekawe jak mam to zrobić. Bo jak pomalujemy ten kancik paznokcia, to nie będzie się odpryskiwał. Dobra, słuchajcie, no. Jest równomiernie, nie jest źle, lakier jest, mam odstawić pionie, więc odstawiam, ale odstawię na matę, bo jak mi się przewróci, to będzie masakra. I wkładam na 30 sekund do lampy. Ty, lampa. No to jedziemy. Będę robiła po 30 sekund, a potem po dwa paznokcie. Następnie to już zrobię po dwa. I potem będę jeszcze całą ręką twardzę ponownie. Na jedno 30 sekund. Zgasło. Mamy. Dobra, słuchajcie. Lecimy kolejnego paznokcia. A teraz już robię po dwa. Fajnie, że lakier jest taki gęsty, więc on tak na mnie pływa. Chciałam sobie grzywkę przypiąć. Wiem, że może wyglądam debilnie, ale trudno. Mówiłam, że macie komiczny dzisiaj film. Ale zobaczcie, bardzo ładnie się maluje. Bardzo ładnie dojeżdża do płytek, do skórek. Tutaj może będzie łatwiej, bo mam dłuższego tego. Ręce mi się trzęsą. Tego paznokcia. Na tym się trzęsą. Powiem wam, że malowanie paznokci w życiu dla mnie nie było tak stresujące. O, ile mam potu paznokci. Trudno. Ja sobie zbiorę patyczki. No ale ładnie maluję. Ale faktycznie obawiam się, że będą trzy warstwy. To się zmazało już. Że będą trzy warstwy potrzebne. Czy to takie, czy to co? To za mocno skórkę chciałam. Zrobię jeszcze jednego, a potem wstawię do lampy. Mam wrażenie, słuchajcie, że mi ten lakier wypływa. Teraz jak to... Wkładam. Na 30 sekund. Ciebie odstawiam. Nie no, generalnie nie jest tak źle. Nie wiem, ile mnie widzicie, może mnie trochę zobaczycie. Generalnie nie jest źle. Nie wiem, dlaczego mi ten lakier tak wypływa, bo od razu brałam naprawdę mało, a wypłynęło mi go dużo. I jak widzieliście, jednym wykręceniem pomalowałam 4 paznokcie, więc... Czy 3? 3. Dobra, zgasło. No jest nieźle, ale ja wkładam jeszcze na całą rękę teraz na 30 sekund. Wiecie, ciekawe jak będzie efekt potem. W sensie jak szybko ten lakier zejdzie, czy będzie odpryskiwał, czy mi w ogóle cały odejdzie. Ale maluje się bardzo wygodnie. Jeszcze 2 sekundki. Dobra. No i co, mamy pierwszą warstwę. Jak widzicie, jest całkiem równo. Pewnie wam nie ostrzył. Teraz może wam ostrzył. Jak widzicie, jest całkiem równo. Nie ma tragedii. No tutaj mi się jakaś taka grubsza warstwa zrobiła, więc mam nadzieję, że się utwardziła. Dlatego też wziąłam na minutę. Ale ładnie wygląda, równo.
przy skórkach trochę gorzej, ale no cóż, no mistrzem malowania nie jestem. Znaczy zdejmowania skórek. Lecimy drugą rękę, a potem do Was wrócę. No dobrze, słuchajcie, paznokcie jak widzicie mam już gotowe. Na te paznokcie, których miałam u lewej ręki, nałożyłam tylko dwie warstwy, bo tutaj na pierwsza mi się grubsza nałożyła. Te już pomalowałam trzy razy, te również trzy razy, ponieważ kolor jest dość jasny, więc słabiej krył, ale jak widzicie jest całkiem równo, ale zaraz Wam pokażę, bo najpierw chcę Wam pokazać kolejną rzecz, którą należy zrobić, a mianowicie na tego cleanera, znaczy musimy na bacik użyć tego cleanera nalać i teraz ten pędzelek wyczyścić, żeby nam nie zasechł lakier na nim. No bo potem możemy mieć mały problem z umalowaniem paznokci. Ale w tak zwanym międzyczasie będę do Was mówić, bo uważam, że metoda jest naprawdę fajna, że robi się to całkiem... Urwę kolejny. Że robi się to całkiem szybko, całkiem wygodnie. Wiadomo, że trzeba najpierw nabrać wprawy. Dla mnie największym problem stanowiło wykończenie tych końcówek paznokci. To chyba było dla mnie najgorsze. Ale generalnie pędzelek jest twardy, więc dobrze dochodzi do krawędzi paznokcia. Lampa fajnie działa. O, widzicie, tutaj już końcówka jest biała. Pamiętajcie, że on musi stać w pionie. Już rozumiem dlaczego, bo potem jest taki wydany, jak był wcześniej. I u mnie będzie właśnie stój. A może tam go postawię. Stał w pionie. Dobra, kolejny krok. Lampę już mam odłączoną. Nie nagrzała się mocno. Kolejny krok, słuchajcie, to jest dodaj im blasku. I to jest po utwardzeniu ostatniej warstwy paznokcie. Aha, właśnie. Ja paznokcie utwardzam więcej niż 30 sekund, bo około 60. I na sam koniec też dodałam do 30 sekund, więc no nie wiem, tam około 60 sekund utwardzam na pewno każdego paznokcia z ostatnią warstwą. Mam nadzieję, że wystarczyło, bo mam wrażenie, że nigdzie indziej mi się trochę grubsza warstwa nałożyła, ale może nie. Kurczę, podoba mi się efekt, powiem Wam. Tutaj jeden mi środkowy trochę mi, jakieś takie zgrubienia mi się porobiły, dlatego, że on też był podniszczony, miał podniszczoną miał płytkę. Dobra, co dalej? Po utwardzeniu ostatniej warstwy paznokcie należy przetrzeć bacikiem nasączonym semilaknejklinerem dla zwiększenia... Dobra, no to po kolei. Cleaner. Zakupiłam za małą butelkę. Zdecydowanie muszę zamówić kolejną butelkę, bo to jest za mało. Dobra, mamy cleanera. I zdejmujemy. Ma zejść taka warstwa koloru. Jest, faktycznie jest jedna warstwa koloru. Przypomniał. One się zmatowiły przez to. Ale potem je nabłyszczymy, słuchajcie. Ściągamy najpierw tą jedną warstwę. O, zdjęliśmy. On, zobaczcie, się zrobił taki... A, ja wiem, bo tutaj się za grubo zrobiło i dlatego takie bąble się zrobiły. Ciekawe, czy nie odejdzie przez to. Ech, mam nadzieję, że nie. Dobra, on się trochę zmatowił. Tam, gdzie się nie zmatowił, tylko domatowiam. Myślę, że to jest dość istotny element. Dobra. Jak widzicie, odrobina koloru zeszła. No ale tak też jest napisane. I następnie zaaplikuj niewielką ilość oliwki. I wypoleruj. Szykuję sobie kolejny bacik bezpyłowy. Biorę oliwkę. I aplikujemy. Tak rzeczywiście. Najpierw na jedną rękę. Biorę bacik. I poleruję.
kolor nie schodzi. A lakier się faktycznie nabłyszcza. Nie jest to taki efekt na pewno, słuchajcie, jak po prawdziwym lakierze hybrydowym. Takim stopem, z bazą, twardzaczem. Ale jest ładnie. Ciekawe, jak się będzie trzymał. Boję się, że mi zejdzie ten jeden paznokieć. Ten, ponieważ mam za grubą, ewidentnie mam... bąbel powietrzny chyba. Gdzie zrobię taki prześwit. No to kwestia tego, że niestety Madzia jest laikiem, jeżeli chodzi o używanie lakierów hybrydowych. Powiem wam tak, że jest ładnie. Ale kosmetyczka robi mi lepiej. Ale ja nie mówię, że to jest kwestia złego lakieru, bo nie, bo to jest raczej kwestia mojej nieumiejętności jeszcze prawidłowej aplikacji i zakładam, że następny raz będzie lepszy. Pytanie tylko, jak to długo się będzie trzymało. Ten mi się najmniej podoba, bo mi się zrobiły takie purchy troszkę. Ale to nie purchy, tylko takie przebicie, jakby było najgrubiej pod lakieru tutaj. No nie wiem. Generalnie właśnie skończyłam. Tak wyglądają moje paznokcie. Jak widzicie, błyszczeć się błyszczą. Może nie jest to taki błysk, jakbyście nałożyli top. No bo trzymałam się instrukcji krok po kroku. Ale efekt myślę, że jest całkiem niezły. Zobaczymy, ile się będą trzymać. No tak, ten, jak się przyjrzycie, jest taki trochę, ma takie prześwity tutaj. No ale to dlatego mówię, że coś go źle to nałożyłam. I jest grubiej w tym miejscu. No ale ciekawe, ciekawe ile się utrzyma. Bardzo mnie to interesuje. Czy nie zacznie odpryskiwać? Myślę, że jak trochę poużywam tych lakierów, teraz w ogóle ustawię inaczej kamerę. To teraz będę do was mówić tak twarzą w twarz, już kończąc ten film. Generalnie powiem wam tak, efekt jest niezły. No bo musicie przyznać, że tragedii nie ma. Ja malowałam paznokcie pierwszy raz. No ewidentnie one się już nie kleją. Ewidentny błąd popełniłam tutaj, gdzie była grubsza warstwa, no bo to jest od razu widoczne. Kolor jest jednolity, oprócz u mnie niestety niektórych tutaj przy samych skórkach wydałam za mało lakieru i jest prześwit. Ale nie jest to taki prześwit, żeby było mocno go widać, szczególnie niestety przy tych paznokciach, gdzie były dwie warstwy. Ale mówię, nie jest to taki prześwit, żeby było go widać. Malowało się tymi markerami, wezmę taki, tak zamknięty. Malowało się tymi markerami bardzo fajnie. Naprawdę Semilak uważam, że wypuściłeś świetną serię produktów. Tylko niestety trzeba się nauczyć ich używać. No ja mam też taki w miarę jasny kolor. Następnym razem zrobię ten nude beige. Podoba mi się. Słuchajcie, naprawdę mi się podoba. Jakość jest fajna. Nie jest to niestety taki błysk. Chociaż nie, no błyszczą się. No widzicie, że się mienią te paznokcie. Więc jak dla mnie uważam, że osoby, która to robiła pierwszy raz, efekt jest fajny. Mam do siebie, że zamówiłam taką malutką butelkę 125 ml tego odtłuszczacza, no ale to najwyżej po prostu zamówię, żeby jak już będę widziała, że się kończy. Niestety butelka jest dość jaka. Nieprzeźroczysta i nie widzę coś w środku. No ale generalnie uważam, że efekt jest fajny, paznokcie mi się podobają. Teraz pozostaje nam tylko jedno pytanie, słuchajcie. Ile to się będzie trzymało? Napiszę wam już to w filmie, znaczy pod filmem, bo dzisiaj mamy sobotę, więc film pojawi się w piątek, więc będzie już tydzień, więc na pewno będziecie wiedzieli, już będę mogła coś powiedzieć, czy to się utrzymuje, czy to się nie utrzymuje, czy już coś mi odeszło,
czy zaczęło odpryskiwać. Ja będę się starała jakoś tak robić jak przy normalnych hybrydach, żeby nie niszczyć tych paznokci, nie walić po ścianach, nie wiadomo po czym, tak jak ja mam zwyczaju, ale generalnie powiem Wam, że efekt jest naprawdę fajny, bardzo mi się podoba, oprócz tego jednego paznokcia, którego ja ewidentnie sknociłam i dałam za dużą warstwę tego produktu, przez co boję się, że mi odejdzie, ale może nie. No to jest naprawdę super i bardzo Wam polecam. Ta lampa, ja ją odłączę. Ta lampa też jest świetna, naprawdę. Bardzo wygodna. Ma czujnik, więc jak macie ustawiony czas, to wsuwacie rękę i ona się świetnie od razu się włącza. I bo kosztowała normalnie chyba 99 zł. No, powiem Wam, że efekt jak na pierwszy raz manikuru hybrydowego mi się bardzo podoba. Nawet te zakończenia, chociaż co prawda mam te pół paznokcia przy tym króciutkim wymazane, ale mam nadzieję, że one będą twardsze, że dłużej się utrzymają. Tu mi coś przeszkadza, więc sobie przejadę polerką. Nie no, fajne są. Podobają mi się. Piszcie pod spodem, czy Wy korzystaliście już z tych lakierów One Step. Bo ja jestem z nich naprawdę zadowolona i jeżeli tylko będą się utrzymywać, to będę je kupować i nie będę się decydować na zwykłe te lakiery, takie w pędzlu, takie jak ta odżywka. Fajne są. Ładne są. Podobają mi się. Trochę to trwało, bo chyba półtorej godziny ponad robiłam, a około dwóch, no ale dlatego, że jestem, no mówię, pierwszy raz to robiłam, nie wiedziałam co, czytałam instrukcji, gdzieś tutaj bałam się coś mocniej docisnąć, wykręcić. Pamiętajcie, z każdym razem będzie nam szło lepiej. Także ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten trochę komiczny film Wam się podobał. Zobaczcie, tak się zgrzamy, że aż sobie musiałam wodę przynieść. Tak jak mówię, piszcie koniecznie w komentarzach, czy Wam się podobało. Czy używaliście już tych markerów? Jakie są Wasze wrażenia? Czy Wam się sprawdziły? Czy Wam się łatwo malowało? Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczko, żebyście mieli przypomnienia o nowych filmach. Jeżeli chcecie, to wpadajcie na Instagrama. I co? Do usłyszenia w kolejnym filmie. Żegnam się z Wami. Pa, pa.